Zarządzimy. Regina, przejdźcie tu do przodu. Wspaniałym paniom, mieszkankom Okocimia. Cieszę się, że mimo tak niesprzyjających warunków atmosferycznych panie zaszczyciły nas swoją obecnością w Domu Ludowym w Okocimiu. Drogi panie, już po raz szósty mam przyjemność przedstawiać sylwetki pań i stowarzyszeń szczególnie zasłużonych dla gminy Brzesko na społeczności lokalnej. Pan burmistrz Brzeska Grzegorz Wałęka podjął taką decyzję przed 6 laty, że tytułami i statuetkami siłaczek będzie nagradzał te piękne panie, które zasłużyły się w sposób szczególny i organizujemy dlatego te spotkania we wszystkich sołectwach i w mieście Brzesku. Drogie panie, jest z nami gospodarz naszej gminy, pan Grzegorz Wałęka. Jest gospodnik tego przepięknego kierunku brzeskiego. I jest i pan radny Franciszek Grzyb. Zapraszamy panią sołtys, zapraszamy pana burmistrza i pana radnego na tajemnicę. A jeszcze chciałem panu powiedzieć, że po raz drugi postanowiliśmy transmitować na żywo to przepiękne wydarzenie. Pan Tomasz Machowski jest odpowiedzialny za tą wspaniałą transmisję, a transmitujemy do 227 krajów, na Antarktydę i Arktykę. Łącznie z Watykanem. Nie wiem, czy Papa Francesco będzie z nami, ale myślę, że po ostatnim filmie, który przedstawiliśmy w Brzesku po tej transmisji na żywo, gdzie było ponad 10 tysięcy wejść, proszę Państwa, z całego świata, to i również w Okocimiu tyle osób nas obejrzy. Oddaję głos panu burmistrzowi Brzeska, Grzegorzowi Wałęce. Szanowny panie, niezmiernie jest miło mi, że możemy się spotkać. Dziś kończymy spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Punktem centralnym było czystości w Brzesku, ale postanowiliśmy, że do każdej miejscowości wiejskiej naszej gminy udamy się, tak co roku czynimy, aby spotkać się z paniami, aby złożyć wam życzenia. Szanowny panie, z okazji Dnia Kobiet, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości w życiu, zadowolenia z waszych mężów, z waszych dzieci. Wszystkiego dobrego, aby cały ten nowy rok był szczęśliwy i pomyślny. A ponieważ za tydzień są, za półtora tygodnia są święta, to ja również mam prawdę złożyć wszystkiego dobrego, błogosławionych, radosnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego, oddaję głos pani sołtys, a później, tak, a później pan radny na pewno też zabierze głos. Drogie panie, po tych pięknych słowach, to cóż można tylko dodać? Ja myślę, że przede wszystkim cieszymy się z tego, że w ogóle zechciał się dzisiaj przybyć, ponieważ nie wiem dlaczego Okocim sobie tak zasłużył, że miał do was, drogie panie, święty Mikołaj przyjechać, tylko że odłożył sobie wszystko i worek z prezentami, pisanie gdzieś tam już na strych, nie zdołał się zacząć, zaskoczyło go to wszystko podobnie jak i nas. W związku z powyższym Mikołaja nie będzie, ale pomimo tego, że nie ma świętego Mikołaja, to ja wam również życzę wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, no i takiej miłości i pogody ducha trochę lepszej niż w dniu dzisiejszym. Żeby was jednak taka ciepła pierzynka przykrywała w te dni takie ponure, szare, ale żeby słonko jednak wam zawsze w życiu przyświecało. Wszystkiego dobrego. Proszę pani, czcigodnych, wspaniałych mieszkanek Okocimia i szanownych panów. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić postać pierwszej pani, która została przez pana burmistrza nagrodzona tytułem i statuetką. Pani Lucyna Duch. Mam tu napisaną datę, kiedy się urodziła, ale mogę to nie czytać. Powiem tylko, urodziła się w Okocimie. I tutaj pozostała, zakładając rodzinę, która z biegiem lat stała się rodziną wielodzietną. W związku z tym zrezygnowała z pracy zawodowej i oddała się całkowicie wychowaniu dzieci i stworzeniu ogniska domowego. Gdy dzieci rozpoczęły wiek szkolny, odnalazła się w pracy społecznej na rzecz
Pociech w szkole podstawowej w Okociniu, działając od wielu lat w Radzie Rodziców, realizują swoje i innych ciekawe pomysły. Z czasem zapragnęła zrobić coś więcej i nie czekając długo, postanowiła z pomocą wyborców zasilić grono Rady Sołeckiej wsi Okoci i pracuje w tej Radzie od ponad 15 lat, cały czas aktywnie i z powodzeniem. Od niedawna również w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocinie. Pani Lucyna jest człowiekiem niezwykle pogodnym i pozytywnie nastawionym do życia. Pomimo trudności, z jakimi przyszło jej się zmierzyć w życiu, do których niewątpliwie należy zaliczyć fakt, iż w stosunkowo młodym wieku została wdową i na jej barki spadła odpowiedzialność za wychowanie czterech synów i córki, nigdy nie przestała pracować na rzecz lokalnej społeczności. Musiała przejąć obowiązki męża w prowadzeniu firmy, jednocześnie podejmując pracę zawodową. Zawsze pomocna, otwarta, uśmiechnięta, zaraża wszystkich dookoła swoim optymizmem, a mimo wielu obowiązków ma czas na wspaniałą rolę babci. Zapraszamy panią Lucynę! Podjęła naukę na studium pielęgniarskim w Bochni. Po jej zakończeniu podjęła pracę na oddziale pulmonologicznym Brzeskiego Szpitala. W trakcie pracy postanowiła podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i skończyła magisterskie studia pielęgniarskie na Akademii Medycznej w Lublinie oraz liczne studia podyplomowe. W momencie utworzenia placówki hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Brzesku objęła stanowisko pielęgniarki oddziałowej, które to piastuje do dnia dzisiejszego, oddając swoim pacjentom swoją duszę i serce. Jest pomysłodawcą i koordynatorem wolontariatu przy hospicjum, w którym pracuje. Podczas spotkań z młodzieżą stara się uwrażliwić młodych ludzi na cierpienie drugiego człowieka, jednocześnie proponując pracę społeczną jako wolontariat. Sukcesem jest fakt, że decyduje się na nią nie tylko młodzież, ale również dorośli, często, jak mówią, cierpiący na brak czasu. I to wszystko dzięki pani Dorocie. Swój czas po pracy zawodowej poświęca na pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności. Będąc od ponad 15 lat członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Opolszczyńskiej, a w ostatniej kadencji przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Pani Dorota jest osobą, która nie ma chwili do stracenia. Każdą minutę wykorzystuje maksymalnie. Wrażliwa na ludzkie cierpienie i bezradność, bez zwłoki organizuje wszystkich wokół chętnych do pomocy. Pełna życia, uśmiechnięta i pomimo zaangażowania w swoje obowiązki zorganizowana i zawsze ma czas dla swojego męża i dwójki pociech oraz przyjaciół, którzy niejednokrotnie za Dorotą nie nadążają. Zapraszamy panią Dorotę Janusz!
proszę Państwa, po raz pierwszy w tym roku statuetki siłaczek otrzymały również stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w naszej gminie. Wspaniałe Koło Gospodyń Wiejskich w Okocinku działa z sukcesem od wielu lat na rzecz społeczności lokalnej gminy Brzesko, promuje naszą gminę Okocin i całą Małopolskę. Proszę Państwa, przeczytam list gratulacyjny, który pan burmistrz Grzegorz Wawryka przygotował dla Koła Gospodyń Wiejskich w Okocinie. W podziękowaniu za wieloletnie i pełne zaangażowania działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności życzę paniom zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia zamierzonych celów. Aby uśmiech bezustannie rozpromieniał wasze twarze, a życiowa mądrość dawała siłę i determinację w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw. Niech zawsze sprzyja wam, drogie panie, szczęście, któremu towarzyszyć będzie miłość i szacunek bliskich. Zapraszam panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkie panie zapraszam. Wszystkie panie, które zapraszam. Drogie panie, zapraszam. Zapraszam wszystkie panie, proszę bardzo. Wszystkie panie przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Proszę bardzo, proszę, zapraszamy, drogie panie. Nagrodźmy jeszcze raz siłaczki za poczynienia. Dziękujemy szanowni panu, zapraszam. Pomogę zejść, proszę bardzo, służę ręką. Tak jest, proszę pani. Pan burmistrz weźmie pozostałe panie pod rękę. A to panie burmistrza. Oczywiście oddajemy pani Dorocie głos. Ja może w imieniu wszystkich pań odznaczonych, ponieważ ja byłam zszokowana tym, że to mnie akurat wytypowano, że jestem siłaczką, bo jesteśmy wszyscy siłaczkami. Ja tą nagrodę dostałam w imieniu tych wszystkich, którzy mi pomagają i którym ja mogę pomóc, bo dlatego, że trafia się do ludzi dopiero przez ludzi. I nie ma między nami osoby, która by nie mogła pomóc drugiemu człowiekowi. To nie chodzi o materialną pomoc, czy czasem wystarczy dobre słowo, wsparcie kogoś, powiedzenie, że się ktoś za kogoś pomodli, że ktoś kogoś wesprze w trudnej sytuacji, że pracuje w miejscu, gdzie jest bardzo trudno, dużo tych trudnych sytuacji, to i ludzie się znajdują, którym trzeba pomagać. Więc mam masę bezimiennych osób, do których się zwracam często o pomoc i którzy nigdy jeszcze nie odmówili mi jej. I nie chodzi tu tylko o pomoc finansową, ale o każdą jedną. Myślę, że w Okocinie znalazłby się nie jeden taki, który jest siłaczką, ale myślę, że my nie skończymy tak jak siłaczki, tak przysłowiowe drzewo sobie, tylko że będziemy działać dalej na rzecz społeczności i będziemy się z tego cieszyć. No myślę, że to jest bardzo duża motywacja, dla mnie bardzo wielka, że ktoś to zobaczył. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Piękne słowa. I oddaję jeszcze głos naszemu radnemu prezesowi stowarzyszenia. Proszę Państwa, ten Okocin to rozwija się właśnie między dzięki takim ludziom jak pani Dorota, Lucyna, jak nasza droga sołtys, jak Franciszek, jak strażacy wspaniali i jak wy, drogie panie, które zawsze stajecie na wysokości zadania. Oddaję głos. Ja chciałbym tylko dodać, bo tutaj ta Dorotka powiedziała, że rzeczywiście trzeba przyznać, że na pani z Okocinia zawsze można liczyć. I wielokrotnie się o tym przekonałem, że wtedy, kiedy są potrzebne, kiedy trzeba coś zorganizować, pomóc, to nie trzeba dużo mówić, wystarczy powiedzieć jedno magiczne słowo proszę i panie wtedy są bardzo chętne, no pomagają praktycznie we wszystkich imprezach, które w ciągu roku się odbywają. Zazdroszczą nam nieraz mieszkańcy innych miejscowości, że tyle imprez różnego rodzaju organizujemy, a nie byłoby to możliwe bez udziału i bez pomocy pani.
Koło Gospodyń Wiejskich na pewno tutaj cieszę się, że zostało wyróżnione, ponieważ panie spotykają się na co dzień, robią wiele różnych ciekawych rzeczy, ale myślę, że ta pomoc ich jest bezinteresowna i zawsze mogę na nie liczyć. To samo mogę powiedzieć tutaj o paniach, które są skupione w Racie Sołeckiej, ale myślę, że tutaj za Dorotką ja też czasami nie nadążam za jej pomysłami, bo jak zaczyna się dzielić z nimi na naszym zarządzie stowarzyszenia, to powiem szczerze, że czasami musimy się na tym długo zastanawiać. Drogie panie, żeby wam dzisiaj ten wieczór umilić i trochę żeby bardziej był słodki, postanowiliśmy z moim bratem Kazimierzem, no bo jest z dwóch takich i od niego również proszę przyjąć życzenia, ale nie ukradliśmy księżyca, także tutaj proszę nie cudzie żadnych insynuacji w tym kierunku nie snuć. Dla was przekazuję te cukiereczki i myślę, że na pewno ten wieczór niedzielny, pomimo tej brzydkiej pogody, spędzimy wszyscy bardzo mile. Dziękujemy za ciszku, gorące brawa, na cztery wypadki, na zachowanie. Drogie panie, pan burmistrz mówi do mnie tak kiedyś. Kończymy turnę z okazji Święta Kobiet w Ogocinie. I musi to być najpiękniejszy koncert, przebić wszystkie dotychczasowe. I tak postaramy się to zrobić. Za sprawą, proszę państwa, wschodzących gwiazd muzyki, disco polo, pop, rock'n'rolla, kabareciarzy brzeskich. I zapraszam państwa na występy nie tylko kabaretu Muminki 500+, ale występy wspaniałych solistek z Brzeskiego Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, które występują w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury, a poprowadzi to nasz program artystyczny niezapomniany, zachwycający, trochę podstarzały, amant filmowy, Waldemar Poprze. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Drogie panie, jak my się dla was poświęcamy? Jak my się dla was poświęcamy? Tam Wikersund, tam Stowa, tam komentator, lecz, Kamil, 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 Kamil. Tak się dla was poświęcamy. Dlaczego my was, dla was się tak poświęcamy? Bo my was kochamy. Ja kocham wszystkie panie. Kocham panią. Kocham panią. Panią kocham również. Panią. Panią tak średnio. Pana nie kocham. Ja was po prostu wszystkie dziewczyny całować chcę. Naprawdę ja was chcę całować. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczyny całować chcę. Lecz przyznam się o jednej tylko sobie, te kochać chcę, bo ta jedyna słodko pusta ma dziewczyna, niech urocza.
nie mogą mnie iść. Przepraszam, pan szanowny też pewno? Też pewno. Drogie panie, to jest córka kuzyna mojego brzegu, który wyjechał do Pobrzegu, zostawił mi swoją córkę pod opieką. Ja nie wiem, co się stało. Wczoraj bez przerwy śmieje. Ale bez przerwy śmieje. Jak kuzyn z brzegu wróci z koło brzegu, to że ja... A zresztą, to jest ważna sprawa. Jak? Przez kogo w połudzie golić przerwie?
lat. Tak będziesz czekał, będziesz tak całkiem sam. Jak zadać te szkolenie z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będziesz tak jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie, którego szyja? Kto będzie czekać noc bezsenną? Bo już nie ja. W końcu zerwać z kimś. Zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Kogoś się kopać, a nieść mój chleb. Nie żadna się wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu proszę iść. Nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret to pask, w tych oczu blask. Zabierze inna, ja się ją zabierze. Pomyśl chwilę. Z kim tak cię będziesz jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt w noce bezsenne tak ci zadrmuje jak ja? Przez kogo w połów się wręcz przerwiesz? Mężczy biegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowy miał nerwy na takie zero jak ty? I sam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie, którego śnia? Kto będzie czekać nas bezsenną? Ty wiesz, że ja. To właśnie jest sporo. Ale ja mam kuzyna też w Szczecinie. I on też ze Szczecina tutaj, ja przybyłem, bo to wstydliwe takie jeszcze jest małe. Młodość, to się daje. To jest Daria. Ukończy Daria ładnie. Znaczy, problem jest taki, Daria uspokój. Problem jest taki, że kuzyn ze Szczecina przyniósł ją 2 lata temu i zniknął. Daria. Bo pierwszy raz, pana pierwszy raz jest na takim uczestnictwie, co byliśmy na tym kanale, czy przedstawiciel. To jest pan Franek. Dla mnie Franek, dla ciebie pan Franciszek. Oczywiście. Franek. Oczywiście. Franek. Pan Franek. Wiesz, co masz robić? Oczywiście. To działa. Właśnie dni minęło kilka.
Ja myślę, że ksiądz proboszcz to może niech obejrzy, dlaczego nie, ale czy ta telewizja ma zasięg na Franciszka Kaska? Tam bym proponował jakieś zakłócenia wprowadzić chwilowe. Drogi, a jeszcze mówił przed chwilą do Gali, uważaj na tego wujka. No. Uważaj na tego wujka. Drogie panie, jeżeli panie kiedykolwiek dostaną propozycję wyjazdu bez męża, na przykład na czasy, nie wiem, do sanatorium, a będziecie się obawiać, że no dobra, ja pojadę, a on wtedy, nie, jak to facet w domu sam, jedźcie na te wakacje, jedźcie spokojnie na te czasy, jedźcie do tego sanatorium. Mój przybrany szlagier przyrodny wam wytłumaczy, że naprawdę, ja później mam więcej o szlagier opowiem, że naprawdę warto zostawić męża samego w domu, jak wrócicie, będziecie zdziwione. Szlagier, opowiedz im o tym. No cóż, skoro nalegasz. Kiedy żona wyjechała, dreptak sprzątnął swoje mieszkanie, kupił wódkę, lecz kiełbasy, cukier, kawę i herbatę, a następnie pomocwania rozmaite takie panie i z młodziejczym entuzjazmem pozapraszał je na chatę. Jakoż wszystkie obiecały, lecz nie przyszła ani jedna. Bo kobieta ma naturę tak podstępną i tak marną, przy tym tak jest życzliwa, żeby nie powiedzieć wredna, że nie lubi, by ją nagle zrywać niczym straż pożarną. Każda chciałaby miłości, telefonu, co nie miara. A gdy dzwonisz raz do roku, chłodno pyta ci mi krótko. Co u ciebie? Czyżby wreszcie wyjechała twoja stara? A mężczyzna, szczera dusza woła, owszem, przyjdź prędziutko. Jakoż obiecuje, ale jakoś niezbyt pewnie, narażając go na straty finansowe i wysiłek. Bo jak już się wcześniej rzekło, będąc nastawionym rzewnie, facet główek uzupełnia i usuwa każdy pyłek. Dreptak też z ufnością czekał prawie całe 2 tygodnie. Był na szybach, krał skarpety, tu posprząta, tam naprawi. To w bazonie zmienia kwiaty, to prasuje sobie spodnie, bo wciąż wierzy, że się wreszcie któraś z pań u niego zjawi. Ale one podejrzewam, że nie miały Boga w sercu. Nie przybył, postępując nieetycznie i łajdacko. Wreszcie żona wraca z czasów, patrzy dreptak na kobiercu, coś tam czyści i pucuje, a mieszkanko lśni jak cacko. Żona padła mu w objęcia, a on padł w objęcia żony. Zanosiło się na scenę romantyczną jak z Petrarki. Ale dreptak do porządków tak już był przyzwyczajony, że odłożył ją na tapcza i poleciał czyścić garki. Trudno ukryć, że ta nowość jego żonie dość dogadza. Dogrząta się i sprząta, pichci albo myje miski, ona, mając nadmiar czasu, najcyniczniej jego zdradza. A to wszystko przez te panie, co nie przyszły. Egoistki. A mówimy, panie, że możecie spokojnie wyjechać. Nie wiem, czy panie zauważyły, szlagier taką ma wartę do góry jedną. No jak już tydzień temu go tak po prostu popięło. Popięło go i tak nie zostało. Jak to pan burmistrz zauważył, ma lepszą dykcję, bo pan burmistrz na każdym występie Janusza jest, tak? Nie, ale słuchajcie, on tak wygląda teraz w porządku. Tydzień temu to on wyglądał tak jak połączenie, nie wiem, Frankensteina, dzwonnika z Notre Dame i kogo? Ja jak go zobaczyłem wtedy, to przypomniał mi się taki dowcip, który ja pozwolę sobie opowiedzieć. Otóż, drogie panie, to było powiedzmy na początku XX wieku, pewien hrabia przyjechał do Londynu i musiał spędzić noc w hotelu. Tak chciał, że akurat nie było prądu, nie? Elektryczności nie było, ale wiadomo, no, jakieś oświetlenie w pokoju musi być, hrabia mieszkał na piętrze trzecim, więc tam wszedł do pokoju, świeczka się upaliła, prawda, hrabia sobie jedzie, ale hrabia w końcu postanowił iść spać. No ale hrabia nie zaświecił, czy zgasił świecę. Z kolei hrabia od tego jest hrabią, żeby nie gasić świeczek, prawda? Ktoś musi za niego tę świeczkę zgasić, więc zszedł do recepcji, poprosił recepcję
recepcjonistę, żeby recepcjonista zgasił świecę. Recepcjonista poszedł. Ale recepcjonista, proszę Państwa, miał taki fener, że... Taką miał barwę. I podszedł do tej świeczki i tak... A świeczka się pali. Sygnału. Na szczęście jeszcze był kierownik kuchni. Poprosił kierownika kuchni. Kierownik kuchni, pożądany kierownik kuchni miał ten fener. Podszedł do świeczki. A świeczka się pali. Radia zdenerwowany, bo już po północy chce spać. Na szczęście jeszcze był Boj. Ten taki, który puszcza, poszedł. Boj miał pętlę. Więc Boj, świeczka się pali. Jest już druga w nocy. Jeszcze kogoś tam, nie wiem, konserwatora zawołali. Konserwator z kolei miał to. I dmucha. A świeczka się pali. Hrabia zdenerwowany, więc w końcu zadzwonili po dyrektora hotelu. Ja za chwilę panią właśnie wytłumaczę, dlaczego ktoś jest dyrektorem, a kto inny nie jest. Dyrektor przyjechał, dyrektor to miał w ogóle tak, miał tu. Dyrektor, ta pani nie rozumie. Dyrektor podszedł, proszę Państwa. I zgasił świeczkę. I tak to było. Drogi panie, moim przybranym szlachtem, dlatego jest moim przybranym szlachtem, że ożeniłem się z moją przyrodnią siostrą Bożeną z drugiego, z trzeciego małżeństwa mojego ojca, ponieważ drugi... Taka rozległa myśl. Pierwsze małżeństwo moje dzieci, a drugi nikt, trzeci niestety Boże. No nie jestem w tym... Proszę bo gdybyś nie była jednak moją rodziną, to byś dzisiaj nie występował.
innego, tylko bardzo serdecznie panią przeproszę. Ale nie, jeszcze to będzie, będzie. No, w końcu, no tak, tak jest, proszę państwa, z rodziną. No nie odmówić mogę. Ale pora, żebym ja się bliżej panią przedstawił, prawda? Naprawdę to na imię mam Tomasz. Mówią chyba na mnie bardzo. A pani gdzie? Pani wraca. Tutaj też mogę sobie przekazać taki fragment. Tak. To jest tutaj twoja rola.
Tylko dwa słowa i wystarczy. To jest ta moja kwestia? No, ja tu nie widzę sukcesu. Bo... Na twoją lekcję dwa słowa to jest naprawdę aż za. Więc tak, ja mówię pierwszy, ty drugi, ja trzeci, kończymy, ludzie się śmieją. Jest sukces. No, jest sukces. Proszę bardzo. Aha, ja jestem prawie oczywiście, ty jesteś Jan. Jan. Dobrze. Ty jesteś prawie, jestem Jan. Ja jestem prawie, ty jesteś Jan. I ja mówię do siebie tak. Janie? Janie? Ja nie mam hemoroidy. W istocie? Nie, w dupie. No i... Ale ja tego nie rozumiem, no. Co? Nie rozumiem tego. Ale czego ty nie rozumiesz, człowieku? Ale no, jest... dobra, ty jesteś krawy. Ale poczekaj. Bo ja sam teraz przypomniałem. Bo ty kiedyś przecież grałeś... Domestosa? Demostenesa. Demostenesa. Nie, Domestosa grałem już w reklamie, więc dlatego teraz mam wypożyczalnię to i to już. Domestosa grałeś? Tak, no właśnie, no. Grałem, no ale poza tym to jest bez sensu, bo ty się mi pytasz i ty jesteś hrabią, mówisz, że mam hemoroidy. No. No i co? Ja się pytam w istocie, ale gdzie jest ta istota? Boże, co za kredyt. Tam nie ma żadnej istoty, rozumiesz? Po co ja pytam w istocie? Bo to jest taki zwrot wyrażający zdziwienie. Dawniej hrabia, jak się dziwił, to mówił w istocie. W istocie? Rozumiesz? Nie ma żadnej istoty. Jestem ja i ty. No dobra, ale słuchaj, czy mogę dodać coś od ciebie, żeby moja rola była bardziej rozpoznawana w ogóle? No dobra, dodaj. No skoro tak mi się podoba, to... Mhm. Ale czemu ty nie chcesz grać tego? Znaczy, nie, no, pytaj mnie, no... A, ale co cię mam pytać? Bo ja nie znam roli. No ja, ale mi mnie na to samo. Ja nie mam hemoroidy. A co też, ja się wprawia suponuję, a zaś... Zaraz. Co suponuję i co? Ja ci zaraz zaliżę. To jest w ogóle... No i co? I kiedy się będzie myślę? A tam było krótko. Ja mówię, mam hemoroidy, ty się pytasz, co cię w dupie lubię się śpiewam. No i o to... Ale sam powiedziałeś, że tam nie ma żadnej istoty, to pozwoliłem sobie na logiczne, moim zdaniem, modyfikacje. No bez sensu jest ta modyfikacja, ale mi się nie śpiewam. No, słucham dalej. Ale słuchaj, ale przecież wiesz, że ja mam uraz, wiesz? Masz uraz? Ja mam uraz. No, muszę, ty przecież te hemoroidy. Nie mógłbyś mieć na przykład czyraka? No mam. No mam. No. Czyraka? Tak. Jak czyraka? Grajmy, dobra, niech ci będzie. Chcesz mi dać jakiś może. Proszę bardzo, o. Tym razem ja jestem hrabią, ty jesteś moim sługą Janem. O. Uwaga, zaczynamy. Janie, mam czyraka. I wyszedł samej? Nie, tuż obok. Bez sensu jest. No bez sensu, człowieku. Tam w jakiej sztuce, czy... No grałem, a co bym się tylko ty grałeś, kiedy Demostenesa? Ono ci Patroklesa. Roktohemona. W istocie? W dupie! Rzekł mi raz pewien mądry i bardzo uczony profesor, niektóre powiedzenia zbyt oczywiste nie są, a wśród tych nieprecyzyjnych, mętnych powiedzeń grupy jest również powiedzenie, że dana rzecz jest to. I tu. Językoznawczej lupy tak wtedy tutaj użyję, jeżeli mówimy do należy zaznaczyć do czyjej. Bo jeśli rzeczy profesor do pewnej znajomej pani, na widok której dech zapieram w krtani, bo ona nie idzie, lecz płynie jak pasaż przez klawisze i tym, co trzeba, tak pięknie i tak melodyjnie kołysze. Jeżeli do owej pani cudownej, uroczej, nadomnej jest owo coś, rzekł profesor, to owo coś jest cudowne. A jeżeli do mojej, spartej o nóg grube supy, do mojej, rzekł profesor, to oczywiście do dupy. Ja cały czas przypominam, że to tylko mój przyrodni szpany. Ja za niego tutaj wypowiedzi nie biorę żadnej odpowiedzialności. Ale a propos profesora, bo ja też takiego innego profesora znam. Tak. On jest bardzo znany zresztą tutaj wśród Państwa. I kiedyś zadał ktoś mu pytanie, zaznaczyć do tego, czy poprawne jest sformułowanie stary sokarz. No jest profesor, ja już panu mówię.
Jana, o którego profesora chodzi, językoznawcy? Oczywiście. Więc zapytali się go, czy można mówić stary Sącz. On mówi, proszę Państwa, można, ale kulturalnie byłoby, tato, zachęcam Cię, abyś mówił przez słowo. Dobrze. To też syn mojego kuzyna. Spod Gniezna. Gniewko syn rybaka. Drogie panie, teraz zostawię was na jakiś czas z dwiema moimi podopiecznymi, z Gosią i z Olą. Najpierw Gosia, potem Ola, panie Franku. Mogą być w zupełnie innej kolejności. A razem? Ja mówię o śpiewaniu, nie wiem o czym tam. Zapraszam! Yeah.
ciągle przez ciebie mam. Drogie panie, tak jak mówiłem, moja przyrodnia siostra z moim przyrodnim szwagrem, no to ich małżeńskie to, no to nie jest to pomoc, to jest patologia, to jest w ogóle 5 niebieskich kartek, 6 żółtych. I po tym, co za chwilę się wydarzy, będzie jedna czerwona. Tak, o. Zrobiłem rekwizycję, taki sketch z życia. Nie ma tak, żeby. Że tego nie było naprawdę, to jest, to się dzieje, to jest realne. Tak, proszę Państwa, tak mi los skarał, taką rodziną. Poczytajcie. I nie bierzcie z nich przykładu. Mortadela nie wędlina, szlagier nie rodzina. Zaczepny, czasopismo dla kobiet, albo mieszkanka Wyspiarkiewskiej, do Państwa południu Wschodniej Azji. Na fy. Co? Nie wiesz, co to jest ręczny dla nas zaczepny? Filipinka. Filipinka. Skubany, no. Skąd on to wiedział? Całymi dniami tylko śpi, albo się gapi w telewizor, się na nic nie czyta. Nie to, co ja. Wiedział. Wszystkie jednominami Filipinki. Ej! Co znowu? A skąd ty właściwie wiesz, że to jest Filipinka? No widzisz, jak się tak przyjrzeć nazwą mieszkamy w poszczególnych państw. No. To z facetem nic się tego nie kojarzy. A z kobietą wszystko to najgorsze. No, wymyśl. No i? No co no i? Jak się ma w domu taką Filipinkę jak ty, ale no człowiek przez cały czas żyje w strachu i w napięciu, że jak taka Filipinka wybuchnie, to może nieźle pierdyknąć. Kochanowski o tym pisał. Kochanowski. Wielkie się nie uczyniła pustkim domu moim, moja droga Urszulo, tym granatem swoim. A powinno być Bożena właściwie, tak? Teraz wiesz, ja cały czas w imię strachu. Co zrobi ta moja Filipinka? Wiesz, jak wybuchnie, to może być niezła granta. I w ogóle jestem zdeficowany, no. Taki żart. Węgierkę. Co węgierkę? Śliwkę, węgierkę ci zrobi pod okiem. Albo pójdzie do kuchni, weźmie Filipinkę i utnie ci tego twojego Filipinczyka. Filipka raczej, Filipka. Bożena! Ja to nie żal. A Filipie, trzeba znać się na ci. Proszę, już go bierze, już go może. Zasypię. A pilota tak ściska, że nie sposób mu go wyrwać. A tu zaraz rolnik szuka żony. Sobie podsumuję ostatnie 10 lat. Nieużytek jestem. Podłogi leżą jak nic. Na ten co? W gospodarkę nie inwestuję. Areał ziemskim zrasta. Jeszcze patrzeć mi cofną unijną dotację. Cholender jasny! Co cholender? No właśnie, z czym ci się kojarzy cholender? Ten widmo, legenda głosi, że widok latającego Holendra zwiastuje nieszczęście, ale tak co miesiąc. Jak wracasz do domu z wypłatą, od razu męczę nieszczęście. No ale Holender to jednak jest legenda, nie to co Holenderka. No jaki Holenderko, muuu! A Kanadyjka? Co Kanadyjka? A też mi się z wodą kojarzy,
wyjaśnić potem, znaczy, co jest rodzaju męskiego, nic, żeńskiego, nic się nie może pozytywnie kojarzyć potem. Nic. Nawet taki najgorszy chyba huragan to była Katrina. Najgorszy był Metiu. Zapamiętaj, Metiu był dużo gorszy. Jamajka. Co znowu Jamajka? No, Jamajka może się kojarzyć pozytywnie. To jest mieszkanka morskiego kraju. Jak wchodzi, a jak kopie. A mi przypomnijmy, że na, jak się znowu nazywasz? Jamajka. Ja dlatego tak glum lubię. Popatrz, jak się dla ciebie poświęcę. Wiesz co, moi drogi? Z tobą to jest tak, że jak szybko ci ta Jamajka wchodzi, tak szybko potem wychodzi. Do ryga, do ryga. I potem ty jesteś taka kłajbyda. Ale wiesz, mam kreolki. Co to? A, były kiedyś takie ciastka pychotka. Szkoda, że już nie zjadła. No nie mów, bo wszystkie zjadła. Czy ty się musisz tak obżerać bez przerwy, Estonka? To znowu Estonka. Stonka to jest owad elektroniczny. Pożerają ci ziemniaki! Ale babarka. Babarka? Z mlekiem? Herbata z mlekiem, no. Z mlekiem od holenderki. Może być. Szwedka. No, szwedka to jedyna kłódka, na którą się stać za tą twoją wypłatę. No jak jestem przy Szwedce, to pewnie za chwilę wyskoczysz, że... Hiszpanka. O właśnie. No ale co, że Hiszpanka? To była taka najgroźniejsza grypa, kiedy miała w 1919 roku. Bodajże uśmierciła 100 milionów ludzi na całym świecie. Tak, wszystkie nazwy żeńskie chorób. Wszystkie choroby do węgierskiego są najgorsze. Puszczyca, pryszczyca, malaria i tak dalej. Ty pusie jeden, no i co? I nie ma na węgierskiego, ty kokluszu, ty korbucie, czyli gnilcu, ty, no i co? I dlaczego teraz nie śpisz, pytam ci się, czego nie śpisz teraz, no? Ale też nie pójdę się, bo nie chrypię się, wiesz. Słuchaj, jest taki spory rozmiarów. No. Jak się go rozłoży, to można się na nim wygodnie położyć. Nazywa się Amerykanka. Gdybym się położył na sobie Amerykance. Tylko widzisz, mój drogi, ja nie jestem żadną Amerykanką. Od niepamiętnych czasów jestem Polką i powiem ci, Polką cybaną. I z tym się zgodzę. Od niepamiętnych czasów. Tak naprawdę to się... Tak naprawdę to będzie chyba dostanie. Tomek, czy ja nie wiem, jak to nazywać? Cały czas się zmieniasz w tym. Patrz, po prostu. Gniewko, syn rybaka. Co chciałeś? Nie, bo ja chciałem powiedzieć, bo mi się jeszcze o tym profesorze przypomniał. Jedna rzecz. Bo ten sam profesor zadzwonił ktoś do niego po raz kolejny i zapytał się, panie profesorze, czy można powiedzieć szakuje? A on powiedział, no można, ale kulturalnie byłoby ciszej, panowie. Tyle mi się tak przypomniało. No dobrze. Drogie panie... Ja mam takie pytanie, bardzo ważne. Ponieważ my tu jesteśmy trzeci raz z rzędu, rok po roku. Pani pierwszy? No postarzyliśmy się, może pani nas nie poznawać, bo rok to jednak. I myśmy to zawsze byli krótko. I myśmy w tym roku postanowili być dłużej, ale jeżeli panie uważają, że my przesadzamy, to my w każdym chwili. Śmiało, z nami można, na przykład wiem, bo tam za chwilę będzie ten blondynka, czy też szpital nad rozlewiskiem. Za daleko do noszy. Chyba się nikt nie odważy, bo wszystkich do rodziny wciągniesz. Nie, mówię, jakby co, to jeszcze sobie jakąś przewodniczącą, która podejrzewa, to miałam tak, idźcie. Ale posłuchajcie, bo z tego wszystkiego, z tej kłótni tutaj, która miała miejsce, wynika się dalsze. Posłuchajcie. Thank you.
gdzie odczucia kotka, gdy odwiedzi człowiek wyszy, gdzie erotycznie czasem wierzy, by się zabawił tu i tam, cóż kiedy jeden kłopot nam. Ja mam już dosyć swojej żony, ja mam to nazwać przez spin. Ja chodzę smutny i smutrony, i lat 20 ten sam płyn. Ja się buntuję, się nie daję, nie już się z tego płakać chcę. A myśli, że się przyzwyczaję, ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie gruba, ona ma takie nogi dwie. Ona ma profil Belzebuba, tylko tego pogoda nie. Ona jest taki tracecowy, bo się nie lubi, a się nie. Tylko kranu jest pan zdrowy, a od niego cholera wie. Czy to nie jest los, a nam te, co wiem, żonie niespodziankę. Widzimy wczoraj wcześniej pił, zaglądam do niej poprzez drzwi. Ten zachodny własnym dachem, leżała w sobie w jakiejś kachy. Ja się go pytam, panu z nią? I odpowiedział, widzisz pan co? Ja mam już dosyć swojej żony, jak mam to nazwać, przez split. Ja chodzę smutny i znudzony, i lat 20 ten sam płyn. Ja się utruję, siły dalej, nie już się z tego płakać chcę. Pan myśli, że się przyzwyczaję, ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie chuda, ona ma takie nogi dwie. Ona ma takie cienkie uda, a co do tutaj wcale nie. Ona jest taki tancercowy, że się nie robi, a się nie. Tylko rana jest pan zdrowy, a od niego cholera nie. Wszystkie odwiedzę.
mnie ze stacji pomóż. Lecz ten ból odwoi kamie, tylko muszę go. Chcę z trudności kakwidła, kąpiel tobie nie stygła, choć podzielałaś mi skrzydła, strąciłaś dłoń. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel trwa nie dla mnie luz. Każda kropla w twej pannie mój drąży mózg. Zdrowe ciało, trąc wrotę, nie pamiętasz już o tym, jak czekały złopoty, spragniony wóz. To nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głosów, kochanie, dzwonisz, jak to miło. A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpię, mówiłaś tak, bo ja się często kąpię. Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie, jeszcze ociepiam. Nie dla mnie, już ty dla mnie odkręcasz kam. Nie dla mnie, już nam dyskiem straszasz szar, ze wszystkie wiedzy czeka, aż wyspiesz. Już inny pan, korzystasz już nie dla mnie ze stacji pom. Lecz choć burwot kłani kamie, ty kom się kom. Chcę wysłudność, tła kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś głów i tylko pomóż sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel trwa nie dla mnie luz. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Słuchaj ciało, prąd zwrotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem złopotem spragniony ust. Spragnionych ust. Panie burmistrzu, jak jest panu zdarza? Od czasu, jak mu się to zdarzyło, dykcja nie nagrała. Ja marzę o tym, żeby mu jeszcze pokręciło rękę i nogę, jak on będzie wtedy tańczył. Niech pan nie przesadza. No nie, ale ja już patrzę takiego, że każda choroba wychodzi mu na dobre. Aczkolwiek to jest mniej, słuchajcie, jak on się denerwuje, on ma zawsze osobną garderobę. My tę garderobę pomijamy. Bo on tam, jak nie podchodzimy, to on tak, błagam mnie teraz, błagam mnie teraz, tak mam. Drogie panie, ale teraz przyszła pora, aby znowuż w roli głównej wystąpił wasz ulubieniec, pan Franciszek. Ponieważ Gosia i Ola, panie Franku, one sobie jakoś pana upodobały. Z tym, że jedna z nich upodobała sobie pana pozytywnie, a druga negatywnie. Najpierw ta pozytywna pana strona, później negatywna. Zapraszam. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko liczy się. Żona dom, to tylko liczy się. A
wreszcie zapomnienia. Na miłosnym czarujący ćwiczem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań zaklęć przysiąg wielki słów. Kotku mój, ty też dokładnie o co chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodik. Coś w tym znika i nie rani serc. Coś w tym znika i nie rani serc. Panie Franciszku, stało się tak, że Ola wyobraziła sobie, że ma pan na imię Andrzej. Na drugie. Czyli od jutra będzie Franciszka Kaska Andrzeja. A Kazimierz jak na drugie? Edward. Franciszka Kazimierz Kaska Andrzeja Edwarda. No to słuchaj Andrzeju teraz. Będzie historia o Andrzeju. Panie Krzyśku, pan ma chwilowo wolne. Dziewczyny, tu macie wizyty. Aha! Taki jest amerykański announcer, się mówi podczas gal bokserskich. I on zawsze mówi, i to jest jego tylko zdanie, on tylko może to mówić, więc zostaje to między nami, że ja teraz go zacytuję. Let's get ready to rumble! Przygotujcie się na grzbot. Yeah!
Wzruszyłem. Zostaw ale ten mikrofon na chwilkę, bo będzie potrzebny niestety mojej przyrodniej siostrze. Nic na to nie poradzę. No i co, były dźwony? Obiecywałem. Tam, proszę pani, jest taki moment, który mi się nie podoba. Mianowicie, panie Franku, pan jak zwykle nie przygotowany, to pan miał powiedzieć spadaj mało, a tu Krzyś musiał pana wyjąć. No mówię, nie był pan na tej próbie, panie Franciszku. Słuchajcie, Bożena chciała wam opowiedzieć, jak to właściwie jest z jej mężem. Posłuchajcie. To o tym już nie wspominam. Tyle razy prosiłam, żeby chociaż raz spał i je zalał, to mi deklaruje, że jakąś serwetkę na kolanach kładzie. O co z tą serwetką chodzi? Nie wiem. Pytam, co ze mną? Co z dziećmi? To się oburza, że przecież wszyscy nie możemy pić. A ty się nie złość, bo złość piękności szkodzi, a ty nie masz czym szastać. No, zagotowałam. Zagroziłam, że ma wybierać albo ja, albo Gorzała. Uściślenia zażądał, ile by tej Gorzały miało być. No i przeholował, ale szybko się zreflektował. Prezent sobie nawet miałam jakiś wypatrzyć. No to wyszukałam takie super odlotowe stringi. Taki majstersztyk oszczędności surowca z kategorii, co to metka większa od produktu. Patrzy na mnie, patrzy na te stringi i pyta: stara, czy ty się dobrze czujesz? Po co tobie stringi, skoro ty dupę masz jak bizon? O, żeż ty pomyślała. Jeszcze będziesz skamlał! Jeszcze będziesz skrobał! Wcale długo nie musiałam czekać. Bo wieczorem, a sposobi się, a nadskakuje, a ręce pod kołdrę pakuje, no to pytam, czy ty się aby spodziewasz, że ja cały kombajn lewy słomki będę urwał? A jaka słomka, to już dziecko idzie do góry, to w razie potrzeby trzeba wyczesywać. Łodyga, co nie dyga. Reklamowali kiedyś w telewizji środek na te sprawy, że niby 9 z 10 zadowolonych, że na zawołanie. Mój 10. Niezadowolony. A co się dało? On się dał, jak sierżant na muszcze. Baczność! A on spocznił. Baczność! A on spocznił. Baczność! No, jeżeli on się czuł wtedy jak dowódca sztabu, to był to raczej sztab antykryzysowy. Ale kryzysu to on nie zażerwa. Wszystko przez tego żałuje. ABS się włącza. Alkoholowy bez ruch sprzętu. Wyczytałam kiedyś w internecie, że o mężczyznach można powiedzieć 4 pewne rzeczy.
życia, a potem już tylko rosną. Po drugie, że są jak telefon. Albo zajęty, albo pomyłka, albo poza zasięgiem. Po trzecie, że są, że właściwie w zasadzie się niczym od siebie nie różnią. Rozróżniają ich tylko tablice rejestracyjne ich samochodów. I po czwarte, że myślą tylko jedną częścią ciała i niestety nie jest to mózg. I to by się mogło zgodzić. Bo ja obserwuję, jak ten mój stary się śmieje na widok tej mojej sąsiadki blondyny. Blondyna, czy to totalne zagrożenie. No ale co się dziwić? Niezamężna. No a taka niezamężna co? Patrzy, co jest w lodówce i idzie do łóżka. A nie przymierzając zamężna? Patrzy, co w łóżku. Idzie do lodówki. Ale za to tępa szkoła. Test sobie ciążowy robiłam. To mnie pytała, czy trudne były pytania. Innym z kolei razem mój stary wrócił z roboty i pyta, czy wiem, co to jest długie, czerwone i staje. No to go zbeszczałam, że to takie świstwa, głupoty, głowy trzymają, jak mu w ogóle nie wstyd. A on do mnie: z czym ci się kojarzy? O co tobie chodzi? Przecież to jest najzwyklejszy tramwaj. I ta głupia durna podsłuchała i swojemu doktorkowi chciała opowiedzieć i pyta: panie doktorze, czy wie pan, co to jest długi, różowy i się podnosi? No, jeżeli to był tramwaj, ale z tego jej doktorka, to też jest z bok. Ten to nawet z kościoła z podbitym okiem wraca. Stanął kiedyś za tą moją sąsiadką blondyną w kościele, zanim stał, bo walory podziwiać lubi. Gorąco była, ona była w tej zwiednej sukience, to do jej zazdroszczę. A że gorąco, to ta sukienka wlazła jej między pośladki. Doktorek durny przyklęknął sukienkę i wyciągnął i w pyc dostał nic. Ale się niczego nie nauczył, bo za dwa tygodnie ta sama sytuacja. Blondyny suknia w szparze. Doktorek sztywny jak pal, tylko oczętami się wywierca, a obok przekląkł drugi durny, mój stary. Jej tę sukienkę wyciągnął. Doktorek pomny na to, że ona nie lubi, żeby jej wyciągać, raził jej z powrotem. No i kolejny raz pysk dostał. Tak. Tak to właśnie jest z mężczyznami, ale niestety z wiekiem to nie mija. Przykładowo mój tatuś. Leżał ostatnio w szpitalu, pielęgniarka przychodzi i pyta: przepraszam pana, ile ma pan lat? 80. O, nie dałabym panu. No, no ja nawet nie śmiałbym prosić. Nadzieja umiera ostatnio. Mają z moim starym wspólne zainteresowania i sposoby na ich realizację. I ja rozszyfrowałam mowę ich ciała. Wygląda to mniej więcej tak. No i tłumaczenie. Mam flaszkę. To mamy dwie. Żmija w domu są obie. Pijemy na klatce, nie na świetniku. Mamusia mi to wytłumaczyła. Marzymy o ideałach, a zachowujemy się w idiotach. I tak sobie myślę, ile ta kobieta przez całe swoje życie musi się nakombinować, namyśleć, nastawić. I najwięcej tego planowania wychodzi jej podczas tych łóżkowych zajęć. No bo przykładowo taka kochanka, no co myśl? Kocha? Nie kocha? A taka kobieta pracująca? Zapłaci? Nie zapłaci? A ma
małżonka szanowna? Malować? Malować? Tak, tak. Bajka kończy się ślubem, a po ślubie kończy się bajka. I jak kiedyś umrę i spotkam tego amora, to mu tego jego szczałę wsadzę w dupę. Drogi panie, jeszcze raz przepraszam za ten skandal obyczajowy. No niestety, taką mam rodzinę. Ale teraz wydarzenie, którego ja sam nie byłem w stanie przewidzieć. Proszę pana, był kiedyś taki znakomity wokalista, artysta, Zbigniew Powiedz, który kiedyś zaśpiewał przecudny duet Boże, moja pamięć. Z tobą chcę oglądać świat, ale ja sobie próbuję przypomnieć. Co się ze mną dzieje z Cisławą Sośnicką, oczywiście. Wyłysiał, głuchy, pamięć. I za karę! Teraz trzeba jeszcze tu odpowiadać. Taki wychowałeś sobie na własny płanek. I za karę! Krzysiek ten duet zaśpiewa z Olą. I więcej nie będziesz mi przygadywał. Proszę bardzo. Wszystko to, gdy ty...
Ja się proszę bardzo, zostań. Zostań, bo ja w takim razie pozazdrościłem Krzyśkowi tego duetu. Ja teraz, ale ja się tu przygotowałem, bo to jest taka niespodzianka dla ciebie, wiesz? Tak, lubię niespodzianki. No, i ja bym prosił tutaj, lubisz niespodzianki. Teraz ja z tobą drugą. Jakże mam ci wytłumaczyć, powiedzcie czy to wie, jak wiem i co to znaczy, zbyci mu nie kocham cię, jak mi trzeba uczyć tu piosenkę, ja wiem zrobić ty, żebyś zrozumiała to
To już nie jest Ola, to jest Aleksandra Kain. Wielkie brawa dla pani. Drodzy panie, powoli zbliżamy się już do końca, więc zdążymy na szpital w Wrocławiu. Nie ma sprawy. Ale, ponieważ Daria, bo ja nie pamiętam, ty jesteś od którego kuzyna? Tego z brzegu. Ze Szczecina. Ze Szczecina, czyli jesteś córką, siostrą. Krzysiu Jarzyna ze Szczecina, Danuś. Gniewka, syna rybaka. Daria, bo ty już powinnaś iść spać. To znaczy córka rybaka. Tak. Daria, bo ty już powinnaś iść spać. Nie spóźni. A ty jeszcze młoda jesteś, nieletnia. I w takim razie za chwilę pójdziesz spać, ale najpierw pożegnaj się z panem Frankiem. I słuchaj, ja wiem, że to jest strany. Co to jest strany? Myśu, Pysiu, Świnko, i co tam jeszcze? Kotku. Oczywiście. Weź się pożegnaj. Yeah.
grup pozytywnej dziewczyny. Dobranoc. Panie Bracie, ja mam takie pytanie do pana. Które z tych pieszczotliwych określeń najbardziej się panu podoba? Wszystkie. A nie krzynka. Pan Jerzy z piwem. Drogie panie, aby wszystkie panie zdążyły na szpitalu we Wrzosowisku, pora na podsumowanie. Ja tu przygotowałem takie przemówienie na temat piękna ciała kobiety. Bo nie wiem, czy drogie panie zauważyły, że artyści opiewający piękno ciała kobiety z reguły skupiają się na tej oto partii ciała tutaj, prawda? Zauważyła pani, że tak jest? Wilki, nie? Wilki. Baszka miała pani nic, prawda? Tak jakby Baszka nie miała nic innego pani. Albo wasz ulubiony Bayernful, ja poproszę tutaj materiał naukowy. Pod słoneczką fala puszka masz, ja poproszę tam jego dasz. Pocałować, spaktować też, no bo szczekie fajne dziewczę jest. Ha, ha, spodobało się pani, tak? Wystarczy, tyle dzisiaj. Ale nie wiem, czy panie wiedzą, panie na pewno, że Bayernful zrobił oszałamiającą karierę Chin, prawda? Wie pani o tym? Płyty, koncerty, miliony fanów i fanów, tak jakby to w Chinach było wydarzenie, tam jak miliard fanów jest, to jest wydarzenie. I ja sobie wyobraziłem, jak tenże utwór brzmiałby po chińsku. Proszę bardzo. Jak ci to ty będzie przeczytam, pocałuję te dwa pocetunk i popyję chęta tą ulok. Tak by to wyglądało po chińsku. Ale, drogie panie, Jeremi Przybola na pewno jest tam znany, prawda? Autorytet polskiego kabaretu. Onże również pozwolił sobie skupić się tutaj na tej partii ciała. Proszę bardzo. Nie najlepszy miałaś wóz, nie wiedziałaś, kto go brózł. Często padał z twoich ust, zwrotnie całkiem dramatyczny. Ale jeden miałaś plus, nie wywarłuję wióz. On rekompensatę niósł, pamięci tkliwej rósł. A przecież, drogie panie, są takie części ciała kobiety, które naprawdę zasługują na dużo baczniejszą uwagę. Pani tak patrzy na mnie i pani sobie myśli, co ja teraz pomyślę, tak? To nie jest to, o czym pani myśli. To jest dłoń. Droga pani, to jest dłoń. Dłoń, bo dłoń to jest. To najcenniejsza część ciała kobiety. Przybyło nam za wiele lat wspomnienia.
Zostawiłem mu rzekomo na ustach.
syn na okładce piłki nożnej, córka na okładce twojego stylu, kochanka na okładce Playboya i żona w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Nasi inżynierowie dźwięku, Paweł Jarosz i Rosień Kuba. Barbara Bądze, nasz miłowy Krzysztof Widar. Drogie panie, serdecznie dziękujemy, że zaszczyciłyście nas taki śnieżny dzień tutaj w Domu Ludowym w Okocinku. Panie burmistrzu, dziękujemy i zapraszamy jeszcze tutaj do nas. Dziękujemy naszej drogiej pani sołtys, panią Zdradę Sołeckiej. Gratulujemy wyróżnień. Franciszku, znakomicie się z tobą bawiliśmy. Bierzemy cię w przyszłym roku na występy. Dziękuję wszystkim paniom, które przybyły dzisiaj do Okocina w taką śnieżną pogodę. Dziękuję naszym znakomitym artystom. To są wszystko artyści, którzy pochodzą z Brzeska, z naszej gminy bądź z okolic. Oni współpracują w Miejskim Ośrodku Kultury, tam się uczą i takie znakomite występy ci państwo dają. To jest młodzież nasza Brzeska, a to są trochę starsi artyści. Plus 50, też znakomici. Minus 50. Już się zaczynają kłócić. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję. Dziękuję naszemu operatorowi. Dziękuję gospodarzom, pani sołtys, panu radnemu i wszystkim paniom, które dzisiaj przybyły. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę panie, w Okociniu do końca dni swoich, do końca świata i jeden dzień dłużej będzie pan burmistrz przyznawał tytuły siłaczek, czego paniom życzymy, bo tak jak powiedziała Dorota, wszystkim wam się należy, wszystkie jesteście wspaniałe siłaczki. Do zobaczenia. Żegnamy się z telewizorami. Bardzo prosimy teraz już włączyć reklamy.